Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a my jesteśmy na Księżycu. Niestety jesteśmy już sami, wszyscy polecieli. To są itemy, które w ostatnim odcinku Dave mi oddał i wszedł do portalu. Znikł i nie ma z nim totalnie żadnego kontaktu. Nie wiem totalnie, co się dzieje. Neon jeszcze w poprzednim odcinku u niego też. Możecie wbić i zobaczyć. Również znikł, nie ma ich totalnie. Zniknęli całkowicie z Księżyca. Wszystkie itemy zostawili i nie wiem, co się z nimi totalnie dzieje. Jestem sam już tutaj, nie wiem, co mam robić. Więc koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co wy proponujecie, żebym zrobił. Ja myślałem o tym, żeby wrócić tą kapsułą, ale z tego, co wiedzę, to tutaj ona nie działa. Bo zawsze była ten taki laser, jeżeli oznajmiał, że ona działa. Teraz jest w ogóle TNT tutaj, więc nie wiem w ogóle, co to tutaj robi. Nawet nie wiem, może to podpalić mam, czy co? Nie wiem, podpalamy to? Może wtedy aktywuje się to, nie wiem, dobra, aktywujemy. Zobaczymy, czy uda nam się aktywować to w ten sposób. Może coś tak jak... Dobra, rozwaliliśmy kaps... Tu jest w ogóle... Tu jest diamentów, co jest grane? Masakra. No ale nie mamy kapsuły totalnie. Co tu się wydarzyło? Co jest grane? Zniknęło wszystko, dziura wielka. Co jest grane? Tam się ostał bunkier tylko. Jakaś zbroja jedna. Co się dzieje na tym serwerze? Totalnie cały księżyc nam zjadło. Znaczy nie cały, ale znikło nam. Jestem ciekaw, czy tylko to znikło, czy coś jeszcze. Czekajcie, tam na górze była szklarnia, też jej nie widzę, więc chyba też znikła. Masakra, nic tu nie ma. Ej, ale widzę jakieś emeraldy. Widzę kolejne emeraldy. Tam są kolejne. Jak jest dużo emeraldów w ogóle na tym księżycu. To jest chyba kopalnia emeraldów. Tutaj można było naprawdę się nieźle wzbogacić. Nie pamiętam, czy coś tam w tych skrzynkach było. Chyba nie, więc tam nie będziemy iść po nic. No ja mam w sumie najpotrzebniejsze rzeczy ze sobą. Ale wszystko, te skrzynki, co mieliśmy w tym statku tutaj naszym, wszystko znikło. Tam jest jakiś crafting w powietrzu. Tam była wieża, też wieży nie ma. Wszystko znikło. Tutaj szklarnia, co jest? Wszędzie widać takie placki tylko. Tu wieża była, też znikła. Tam też była kolejna wieża. Tu była w ogóle ta... To jajko takie. To wszystko poznikało. Ej, idę zobaczyć, czy wioska jest. Bo tego to jestem ciekaw już, czy wioska została. Mam nadzieję, że coś zostało, bo nie wierzę, że wraz z Dave'em i z Neonem, jak zniknęli, zostałem tutaj sam i wszystko zaczyna znikać. Boję się, że za niedługo zniknie księżyc, a wraz z nim zniknę ja i co wtedy? Ja bym nie chciał, żeby tak było. Jeżeli nie chcecie, żeby tak było, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę, jak wam się nie uda, to zniknę na zawsze. Tu jest też dziura! Co jest grane? Cała wioska znikła. Wszystko! Zbroje zostały tylko. Poczekajcie, zajdę po te Dobra, jakoś wyjdę stąd. Wybuduję się najwyżej. Zostały tylko... Jakiś miecz został jeszcze. O, dobra, weź... Książka! To jest list. List do taty Dave'a, który Dave wysłał. Zabiorę go ze sobą i przekażę go tacie tacie od Dave'a. Zostały zbroje. Tutaj, jak widać, nie działa poczta na Księżycu, więc dlatego nie jesteśmy w stanie porozumiewać się w ogóle. Ej, dobra, bierzemy, wychodzimy stąd, bo tutaj nie ma, nic tu na nas nie czeka dobrego. Dobra, o nie skraftowałem, miałem skraftować sobie. Tak, 3, no to jest mało, ale dobra, to nam powinno starczyć chyba. Rozwalmy to, o dobra, starczy nam raz, dwa, idealnie 3. Został nam jeszcze jeden, więc zróbmy go i tu gdzieś odłóżmy. Cały księżyc znika, nie ma wioski. Podsumujmy to, nie ma wioski. Nie ma naszego statku. Nie ma szklarni. Nie ma dwóch wież. Przed chwilą wysadziliśmy to coś, bo to i tak nie działało, bo ten laser nie działał. Masakra, to jest jedyne, co zostało. Tak naprawdę, ten czubek. To jest wszystko i reszta totalnie znikła. Totalnie. Jest tylko emeraldów dużo tam. Czekaj, podsumujmy to, ile jest tych emeraldów. Jest raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, nie ma łóżka nawet, żeby się przespać już. Ale Dave nam dał łóżko, więc możemy się przespać na tym łóżku, więc może tam się prześpimy. Raz, dwa, trzy, cztery, tam powiedziałem. Pięć, sześć, siedem bodajże, chyba. Siedem emeraldów, tak widać, żeby było na wierzchu. Tam są jeszcze, czy to są diamenty. Czekajcie, bo nie widzę. Emeraldy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, siedem. 7 widzę. 7, ale tu jeszcze było 7. 8. Czekajcie, czekajcie. I tam było 9, 10, 11. 11 emeraldów tako na wierzchu.
co jest grane. Dobra, jeszcze raz, znikło prawie wszystko. W sumie wszystko, co sprawdziłem, to tak naprawdę znikło poza portalem. Wydaje mi się, że musimy wejść do tego portalu, bo już nam naprawdę nic nie zostało. Kapsuła i tak już nie działała, czyli nie było w stanie już więcej osób przewieźć. I tak z niej nie skorzystał, ale jak widać był ograniczony czas. Ja już nie zdążyłem. Portal to jest jedyny sposób, no najwyżej trafię tam, gdzie jest Dave, więc lepiej być tam niż nie być z nikim. Więc spróbujemy chociaż tam się dostać do niego. Ale prześpię się tutaj jeszcze na wszelki wypadek. No totalnie, wszystko znikło. Dobra, biorę to łóżko, postawimy je tutaj gdzieś. Tutaj, dobra, prześpimy się w tym łóżku, nie wiem totalnie, co się będzie działo teraz. Więc zobaczymy. Dobra. Zostało nam już tylko jedno. Wejść do tego portalu. Więc boję się strasznie, ale wchodzimy. Zostawię może tu wszystkie rzeczy, wezmę tylko tą książkę może. Albo nawet nie, jeżeli spotkamy tatę Dave'a, to przekażemy. Nie wiem, nie biorę nic z tych rzeczy. Nawet ich tu nie zmieszczę. Dobra, odkładam wszystko w ten sposób. Dlaczego tego nie biorę? Bo boję się, że to mi może przeszkodzić jakoś. Nawet żarcia, dobra, żarcia też nie bierzemy. Trudno. Lecimy, wchodzimy do tego portalu. Dave też nic ze sobą nie zabrał. Więc wchodzimy. Wow, jesteśmy w Palionowie. Wróciliśmy do Palionowa, słuchajcie, co jest? Portalem z Księżyca na Palionowo. Jak to się pozmieniało w ogóle? Dave, cały jego posąg dziurawy. Ja nie mam w ogóle żarcia, jeszcze patrzę, trochę mi głodu zeszło w czasie podróży. Masakra, dobra, zbieram sobie tutaj jakieś zboże, żebym cokolwiek mógł zjeść. Ej, ale jesteśmy na Palionowie, już się cieszę, naprawdę, że wróciliśmy z powrotem, już jesteśmy tutaj bezpieczni. Tam wszystko zaczęło znikać, totalnie nic tam już nie było, muszę opowiedzieć to chłopakom koniecznie. Muszę ich to znaleźć w ogóle, Dave jest na serwerze. To dobrze, to zaraz znajdziemy Dave'a gdzieś, może gdzieś będzie, czekajcie, kurczę, nie, zombie jak mnie tu atakuje. Czekajcie, zbiorę szybko sobie jeszcze jakieś to zboże. Żeby coś mieć. Zombiaczek, proszę mnie tutaj nie torturować. Dobra, bierzemy tutaj to. Szybko zmieniam to na chleb. Dobra. A, uderzył mnie. Dobra. Jakiś miecz? Nie ma żadnego miecza? Nie ma nic. Dobra, lecimy. Szukamy Dave'a, bo on gdzieś tutaj powinien być na tym Palionowie. Lecę do naszej wioski tamtej drugiej, do nowego Palionowa. Może tam będzie u siebie w domku i w ogóle. Troszkę się tu pozmieniało. Tu niespecjalnie, ale widziałem już, że ten posąg jest dziurawy. Nie wiem dlaczego w ogóle. Możecie napisać w komentarzu, dlaczego jest dziurawy. Ja nie wiem, totalnie. Nie, szkielet do mnie strzela. Tu od razu już tych mobów jest troszkę więcej niż na Księżycu. Aczkolwiek tam było dużo kosmitów. Dobra, tu jest portal od Herobrine'a. Szczerze mówiąc, jeżeli już bym miał się teleportować tutaj przez portal, to myślałem, że tym wyjdę, ale ten jest nieaktywny. Wysadzony cały domek Neona znowu. To co? Domek Dave'a też! Co jest grane? Takie dziury, takie szkody? Mój jest zarośnięty cały, widzę. Ale ciekawe, czy jest rozwalony. Głowa zarośnięta cała, tu wszystko zarośnięte. To ścior! Dewik! Gdzie ty jesteś? To ścior na swoim domku. Co ty tam robisz, mordo? Co jest? Coś się stało z chatą? No się zniszczyła, no wchodzę i tak już było, no i nie wiem, o co chodzi w ogóle. Co jest grane? A, pająk atakuje. Jestem. A nasze itemy zostały tu w tych... Tu w ogóle wysadziło się coś. Nie, gdzie jest moje... Tu, dobra, diamentów mam dosyć sporo, czekaj, ale dobra, to na razie nie będę brał. Potrzebuję jakiegoś... O, jest miecz, żeby... O, to stosiekarz nawet, to mój, kurczę, jak się stęskniłem za tym mieczem. Co tu się wydarzyło? Dlaczego to wszystko jest takie poniszczone? Ja nie mam pojęcia, coś się niedobrego stało na serwerze. Mój domek jest tylko zarośnięty, no ale mój raz domek uległ destrukcji spaleniowej, doszczędnie został spalony. Ale tu widzę, że jest wszystko w... O, położyłem się do łóżka, dobra, na razie nie będę szedł spać. Ja nie mogę, nie wiem, czy chcę wam się tu odbudowywać, to co macie, bo jak dla mnie to są już takie szkody, że nie wiem, chyba będzie, ja trzeba, chyba będzie trzeba znaleźć jakieś nowe miejsce do zamieszkania. Też mi się tak wydaje, no to już jest dramat po prostu, cała... Będziemy musieli kupić taki duży, żółty skulbus i się wybrać w nim podróż. Tak trzeba będzie zrobić. Sierny, ty, jak to wygląda w ogóle, jaka tu jest przestrzeń teraz w tym. Ty, ale Andrzej się ostał. Andrew. No, Andrewsa uratowałem, no, ledwo Andrew, co, ale kurczę. Andrew mi powiedział, że niestety nie widział, kto to zrobił, że on wtedy spał. A, okej, no to niezły ochroniarz. No wiesz, no był na treningu na siłowni, był zmęczony, ja go rozumiem, no, tak? No dobra, można mu wybaczyć, nie było nas dosyć długo już. Ja nie mogę, takie szkody, to jest coś strasznego. A tu co wybuchło? To jakiś creeper chyba, nie? Ale ciekawe, kto go detonował. Nie wiem. Jest tak... Czekaj, czy widać... Czy widać... Chyba na mapie nie widać tego, jak się to pozmieniało. Nie, jeszcze nie właśnie. Czekaj, o, rozwaliłem tu to. Wstawiam to z powrotem i tą rozwalę i to się powinno wczytać. Czekaj, coś się wczytało, czy nie? To, może ta? Są dziury. O, zabrałeś mapę, weź ją tam staw.
Są dziury? Są, faktycznie, są dziury, wczytały się. Masakra, jak to wygląda, totalny dramat według mnie, to co się tutaj wydarzyło. Ale miło troszkę, ale miło wrócić mimo wszystko na Palionowo już po tym księżycu. Wiesz jak mi to było smutno samemu, ja nie wiem, no tak, no dla mnie jest dom jest tylko zarośnięty, ale to co wy macie, to da się to odbudować w sumie. Możemy rozebrać cały twój domek na jakimś live'iku czy coś i wiesz, i kurczę, i zbudować nową wielką willę, nie? Taką jaką chciałeś zawsze, albo jakiś wieżowiec, co też było całkiem spoko. Dobra, no ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobało, stawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, no czy wam się podobały epizody z Księżyca. No, ja tam się nawet dobrze bawiłem, ale cieszę się, że wróciłem. O, w sumie mogę ściągnąć sobie już chem, tutaj już jest tlen normalnie. Uff, jak dobrze. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wbijajcie oczywiście do Dejwika również i do Neona. Trzymajcie się, na razie, pa pa!